Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Speedrun 4.0. Kolejny odcinek i kolejne zmagania, gdzie gram i komentuję ruchy. Już ranking mój przekroczył 1900. Zapraszam serdecznie. Mamy posunięcie E4. No niech będzie ruch C5, czyli obrona sycylijska. O! Ale gambicior. Z tego co mi wiadomo, trzeba bić. Jak dają, to się bije. Tu jest ciekawe posunięcie B3, bo jeżeli zbije tutaj, to przeciwnik zagra mi D4 i będzie miał silne centrum, potem odbije gońcem. Ale z tego, co też kojarzę, możliwe, że ruch E6 jest całkiem niezły. Zaraz, zastanawiam się chwilę, bo albo B3 rozważam, czyli oddać pionka, żeby on odbił i potem mogę uderzyć na przykład w centrum, albo po prostu zagrać jakoś tak normalnie, bo jak on dostanie te centrum szybko, to mogę mieć problem. Ale też E6 chodzi mi po głowie. Ruch D4, tu pionek. Chodzi o to, że goniec zawsze odbije. Ale też będę mógł gońcem odbić. Chociaż E5, tu pojawia się słaby punkt. E6. Zagrajmy E6. W takim razie. Ok, bicie, bicie. C3 prawdopodobnie. Ok. I wracamy sobie kulturalnie na E7. No dobra, tutaj chyba gra muzyka, chociaż... dobra, jest D4, w takim razie skoczek F6 z prowokacją do E5, wtedy skoczek D5. Tak też się dzieje, może być C4 wtedy tutaj i uderzymy z D6. Chyba, że zagra tak, 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 wrócę i potem przez B6. Ok, tu zrobimy sobie roszadę i będę atakować przez D6. Mam pionka więcej. Ok, jest dobrze. Teraz tak, D6, on tutaj, jak ja tutaj, on mi zbije i będą widły, to nie będzie przyjemne. Aha, będę mógł zagrać teraz tutaj, zaatakować gońca. Dobra, gramy D6 od razu. I jeszcze skoczka mi brakuje. Tutaj oczywiście czasami trzeba uważać na takie bicia, ale tu się wszystko trzyma, bo goniec pilnuje pola G5. A, teraz już nie pilnuje. Bo jak zagram tu, on mi trzaśnie, tu, ale skoczek wraca. Dobra, bijemy. Nie boimy się póki co. Jeszcze nerwy ze stali. Trzymamy tutaj nawodzy przeciwnika, ale prawdopodobnie jest rozważanie bicia. Jeżeli jest bicie, bicie, skoczek wchodzi. Ja wracam, on gra hetmanem tutaj i ja skoczkiem wracam. Prawdopodobnie to się trzyma. No dobra, ofiarę przyjmujemy. Oczywiście po tym zagraniu też mogę zagrać tutaj. I to też jest ciekawe. Bardzo ciekawe nawet. Bo jeżeli zagram królem na G6, to on zagra tu, ja zagram tak. I on będzie musiał tym hetmanem uciec. Z odsłony nic nie będzie, bo zbijam, więc tutaj może być też H4. A właśnie, może być H4, to jest posunięcie takie mniej zapewne ciekawe. F5, H5, tu nie mogę, bo goniec będzie patrzył, będę musiał zagrać tu, on mi da szacha, ja wrócę. Dwie figury zawierzę, będzie ok. Trochę mi się to nie podoba. Króla na spacer chce mi wyprowadzić. Zagram tu. On tu, ja wracam. On będzie musiał odejść i potem kwestia... Może E5, żeby goniec tu jeszcze zagrał. Możliwe. Dobra, chowam się tym królem w takim razie. I skoczek F6. No tutaj oczywiście przypominam, że muszę bronić tego pola. Na pewno można się tutaj trochę zestresować. Tyle, że on jeszcze ma długą drogę do tego, żeby zagrać tu i tego skoczka mi wymienić. Ja zdążę zagrać E5 i goniec na F5. Taki będzie plan, żeby pilnować tego miejsca i od razu tutaj. Więc ta figura więcej powinna wystarczyć. Czy ten układ powinien wystarczyć? E5 i od razu goniec idzie tu. On nie ma już Białopolaka, więc nie jest tak łatwo. Ale próba była niezła. No właśnie, i goniec F5.
Czyli pilnuje pole E4, tak jak mówię, no goniec musi tu zagrać, koniecznie. Teraz będę mógł sobie spokojnie tutaj odbić, zagrać wieżą na swobodzie. No tak, tutaj już będę pilnował się od mata. Spoko, nawet może mi zagrać skoczkiem, tutaj wszystko do końca będziemy wybijać. Ale gość zaatakował mnie bardzo mocno. To jest taki typowy przykład właśnie. Tu jeszcze wyprowadzę skoczka, czyli każda figura do gry. Teraz już w ten sposób dokładnie, żeby mieć większą siłę przy przewadze figury. Tak, ale to był taki typowy sposób na to, żeby tutaj zaatakować króla, tylko że właśnie niewystarczający. Jak się okazuje, mam nadzieję. Teraz co? Teraz gońca chce mi tutaj rąbnąć. Zagram tak? Nie no, zagram tak. Bo jeśli tu, to tu. Chcę zachować tego gońca mimo wszystko. Tu powinno być już dobrze. Oczywiście trzeba uważać, ale zakładam, że jest bardzo dobrze. Co on teraz kombinuje? Na pewno będzie. O, okej. Okay. Ale tutaj mogę zagrać spokojnie. W ogóle tak strasznie mi tu poodcinał tego mojego króla. Tyle, że nie może tego wykorzystać i. To jest mój plus, można powiedzieć. Teraz się zastanawiam, bo bicie tutaj. Wieża D1. Zawsze mam goniec D3. Skoczek D3. Trochę się będzie też komplikować, ale on też właśnie fajnie wyprowadził tę figurę. Właśnie i to jest to. Mocni szachiści starają się tymi figurami cisnąć, czyli je wyprowadzić jak najszybciej. To jest ważne, żeby wyprzedzić przeciwnika w rozwoju. Tak samo jakbyśmy biegali na 100 metrów, czy na innym dystansie. Kto szybszy, ten wygrywa, więc tutaj jeśli szybciej wyprowadzimy te figury, to prawdopodobnie wygrywamy. Tak się teraz zastanawiam, po wieża AD1, czy ja tak nie mogę zagrać. Ten hetman gdzie będzie miał ucieczkę? Tu nie może, tu nie może, tu nie może. Tu może się wymienić, tu nie może, tu nie może. Jak zagram tak, on mi zbije. Ja zbiję tu. To się chyba dobrze zgadza. To się chyba dobrze zgadza, że tak się wyrażę. Tak, no bo co? Zbijesz mi tutaj, to ja zbiję ci tam. A hetman, jedynie co, to może zagrać tu. A jak wymienię hetmany, no to jesteśmy w domu już. Spokojna głowa. Zobaczcie też, jak fajnie figurki obroniły. Dobrze, mamy to. I fajne jest to, że on nie może zagrać nawet tutaj. Oczywiście może wymienić tu, to sobie wymienimy. Figura więcej. Skoczek na D6. No jest to możliwe. Wtedy wymienię już na spokojnie. Po wymianie. Ok, on zagrał tutaj. No to wracam. Wracam, wracam. W sumie ten ruch też był ciekawy. Może tu? A może po prostu tak? Czekajcie, zagram tu, on mi zbije, ja zbiję. Różnobarwne gońce. Możemy tak zrobić. Możemy tak zrobić. Jeżeli on na przykład zagra skoczkiem tutaj, no to zbije sobie wieżę. Też będę mógł bić tu w sumie. Przy figurce więcej już jest łatwiej liczyć taktykę, bo można sobie pozwolić na takie, no, można powiedzieć, mikro niedociągnięcia, które nie zmienią sytuacji i tak. Dobra, tutaj możesz mi zagrać. Skoczki się trzymają, idziemy pionkami do góry w takim razie. Wykorzystam tego pionka wolnego bardzo szybko.
Tu chcę zagrać. Może. Idziemy. Maszerujemy pionem. Jak najwyżej. No tu będzie chciał. Ok. No my robimy swoje. Myślę, że nawet mogę zagrać tutaj. Opcja jest na D5 ładnie. Albo wzięcie pionka. No i mamy to. Mamy to. Pozycja jest kompletnie wygrana. No dobra. Ale było bardzo ciekawie, co on tutaj jeszcze chce. Jeszcze walczy oczywiście. No zbijamy. Od razu stępem atakuje. A, właśnie. Nie mogę zbić tu. Dopiero teraz to dostrzegłem, bo dostanę mata. Zobaczcie, jakie to sprytne. Faktycznie. No dobra. Nie zbiję gońca, ale pozbieram pionki. Ale się porobiło. Już myślałem, że ten pionek tam mi wygrywa. A jednak nie. W tej sytuacji można było zagrać skoczek C6, żeby pilnować D8 i pionek byłby już nietykalny. Nie dostrzegłem. Ok, ale myślę, że to nie ma jakiegoś ogromnego znaczenia w tej sytuacji, gdzie pozycja jest i tak wygrana. Wrócę. Z uwagi na to, że jak on zbije ten atakowany pionek. Ok, on może tu. Król G7. Zagrał inaczej. Dobrze, to koniec E2. Bierze D5. Bicie. Czy można jeszcze lepiej zagrać? Nie, no bijemy. Okej, okay. No to co? Tak. No i to już jest totalne bezpieczeństwo. To już na pewno się uda. On zagra tak. Będzie pionka bronił. Ja zagram sobie tak, będę atakował. Jeszcze jest szach, niebezpieczny młynek, bo po tym ruchu gram tutaj i wymienię wieżę. A jak nie, to wezmę pionka. Fajny ruch grozi tutaj szach, potem wieża H3. To wieża H3 od razu. Tutaj rozwiązuje wszelkie wątpliwości. Tu jeszcze jak zagram tak, on tu. Szczęście ma pionka, bo stoimy w pacie. A wiem, co zrobię. On zagra tak. To jest fajny motyw. Jak on zagrałby tak, ja bym zagrał tu.
On by zbił, a jakby przepchał, to odchodzącym daje mu mata. No dobra. Jest wygrana. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. 1929. Ruch D4. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. Posunięcie E6. No to C4 w takim razie. D5. Ok. Tu jest takie fajne posunięcie i skorzystam z tego. Może powstać bardzo ostra, ciekawa gra po tym zagraniu. F5? Bzdura totalna, moi drodzy. Kompletna bzdura. Wybijam tutaj. Problem czarnych polega na tym, że ten pionek F5 teraz, w tym układzie, gdy się tu wymieniło centrum, stoi po prostu źle. To może być obiekt ataku. Swobodnie wyprowadzę skoczka najpierw. Hetman B3 wchodzi w grę również. Nawet chyba zagram od razu. Jeżeli zagra skoczkiem, to zwiążemy. Już grozi wybicie. Po prostu on musi się już martwić o pionka. Co nie jest powiedziane, że ja tego pionka chcę od razu zdobyć. Mogę go po prostu straszyć. Nie zależy mi na szybkim zdobywaniu pionków. A teraz to mogę chyba zbić. On zbije tu. No co ja gadam? Nie może zbić, bo już skoczek broni. Biorę na B7. I teraz problem u niego jest taki, że wieża B8 nie można, bo jest strzałka, a jak skoczek A5, no to hetman tu jest szach, albo też goniec na B5 jest szach. Jest wtrącenie. Wieża C8. Ok, no to zobaczcie, goniec B5. I wiąże gościa strasznie, robię roszadę, wieża E1 jest miazga. Poprzez ten słaby ruch F5. Jemu się prawdopodobnie wydawało, że to jest w porządku, a jednak się robi ciężko. No i wymiana jest jak najbardziej dla mnie ok. Więc to uczynię. Pionek więcej to bardzo dużo w tej sytuacji. I finalnie może mi starczyć do zwycięstwa w tej partii. No bo teraz grozi na przykład wieża E1. Mam bardzo proste ruchy, a on musi zająć się obroną swoich pionków, swoich figur tak naprawdę. Nie wiadomo, co mu tutaj doradzić, jakie ruchy są dobre. I wieża E1. Prawdopodobnie zagra tak. Teraz jakbym sprytnie odszedł gońcem, skoczek G5 będzie groziło. Pytanie jest takie, czy jakoś nie mogę inaczej. Może zagram gońcem, bo w sumie goniec już swoją rolę spełnił. No, on może H6 oczywiście. Pewnie to widzi, ale to wtedy sobie zagramy zwyczajnie wieża C1 prawdopodobnie. Mogę przejść do końcówki, jeszcze bardziej uproszczonej. Teraz to tutaj, drogi kolego. Teraz to bardzo chętnie. Od tego skoczka jeszcze też rąbnę, żeby mnie nie atakował tu. Tak, to tu i wracam to tu. Więc najpierw zbiję, żeby skoczek mnie nie atakował tutaj. Wezmę pionka. On zagra tu i wrócę. Dobra, bo będzie dużo wymian. No tak. Z szachem, bo zawsze mogę wrócić. Pion to pion. Drugi pionek. I wracam. Chodzi o to, że jak on zagra tak, to mogę to wszystko powymieniać. Wymiany tutaj już są wskazane raczej. Tam, no tak, tutaj w sumie jakbym nie wymieniał, będzie dobrze. Wieża E1. Wszędzie chcę wymieniać. Dwa pionki to jest bardzo dużo. Skoczek F6, to F3. Może zbić tutaj. A tutaj to B3. Pilnujemy. Król F1. Nawet jak on mi wymieni skoczka, właśnie to ta końcówka też jest wygrana. No to teraz to już po prostu podstawia kolejne rzeczy. Okej. Okay.
No i poddał. Moi drodzy, dzisiaj króciutko, przedświątecznie, życzę Wam wesołych świąt. W Wigilię chyba nie będzie filmu, jeszcze zobaczę. Każdy ma swoje sprawy, wiadomo jak to jest w Wigilię. Nie obiecuję, zobaczę jak mi też wyjdzie. Dużo odpoczynku Wam życzę i dobrych partii. Też szczęśliwego nowego roku w sumie, bo już za tydzień niemalże Sylwester, więc trzymajcie się. Dzięki za uwagę, za wszystkie komentarze, za lajki. Grajcie dobrze w szachy, szachy są świetne. No i cóż, pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego, drodzy widzowie.